Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Jej, nie zajęło to zbyt długo, całe szczęście. Chucky oczywiście odnalazł. Tak, udało mi się odnaleźć blokujący element. Otóż w basenie za jednym krzaczkiem jest dźwignia. Bo nie pasowało mi, czemu mam, jest jedna krata zamknięta. Aha, ta dźwignia w ogóle robi co innego, świetnie. A, tak bardzo tu. Tak bardzo na temat. Pokaż. Aha. No dobra. I tylko za tą, tak? Nie ma już nic więcej tu? Żadnych? A z tej chyba strony? Nie. Dobra. Dobra. Które to drzwi były? Tamte na dole? Mhm. Aha, to, aha, z drugiej strony. Z drugiej strony. Mhm. No dobra. Dobrze. No, tu mamy. Tutaj też mamy kominek. Coś jest w kwiatku? Nie ma. Standardowo. No dobrze, tylko że... Coś stąd mam zabrać? Z tego biurka? Z tego biurka, no. Jest coś? Nie, nic. Można coś położyć? Jakiś imbryk? A co te książki takie dziwne? Które? To duże? No, jakieś takie. Jezus, czy... Nie. Po co nie ten pokój? Nie, no ten pokój na pewno jest do czegoś, bo chyba nie do te, po to, żeby ten ogień tutaj... Bo to już zrobiliśmy przecież. Nie, no mam nadzieję, że nie, bo to by było... bez sensu. Czyżby nam to kolejne nie cięcie? O kurde. O co, come on? Nie no, ewidentnie tutaj coś trzeba zrobić. Jest, czy jest jakaś szpara, której nie widzimy? Tu są jakieś takie czerwone te bajery. No, no nie wiem. No nie wierzę w to. To jaja robi. Po co nam to? No do jasnej ciasnej. Zabierz coś. No Lara, proszę cię. Może coś z tego... Nie wiem, ten fotel się przesuwa. Próbuję najróżniejszych rzeczy. Nie, no to ognisko... Nie wiem, flarę wyciągnę, może mi ona coś pomoże. No dobra. Ograne. To zaraz będziemy z powrotem. Tak. Z rozwiązaniem. O Jezu. Okej, no okej, jesteśmy z powrotem. Jej. Nie uwierzycie, jakie jest rozwiązanie. Tak, stoję. Ale wpadłem na nie totalnie, myśląc o jakichś abstrakcyjnych rzeczach. Patrzcie na otóż to. Ta lampa. O. To dźwignia. Co więcej. Tak, co jest więcej. Jest więcej. Nie, nie no, wiemy ile. Nie, nie wiemy jeszcze ile dokładnie, ale no musimy tutaj ten dom przetrząsnąć. Tak, i oby się otworzyło, bo naprawdę tak mnie trafi. Okazuje się, że te lampy to w ogóle są dźwignie, ja pierdzielę. I także tak, no... A mówię, szukam czegokolwiek. O, mam jeszcze no jedno. Właśnie tak jak mówiłeś na początku, niektóre są abstrakcyjne te customy i tutaj troszkę tak jest. Jeszcze jakaś dźwignia była. Ja przyciągnąłem tą na górze, na dole i teraz... Jeszcze patrzę tutaj. Tam gdzie ten balkon chyba, tak? Było. Gdzie to było? Na dole ile miałeś? Tam w tym pokoju, co otworzyliśmy. Mhm. Jedno. Po schodach, jak się wchodziło. Teraz w tym pokoju ten balkon otwieraliśmy. Trzecią. W jadalni też widziałem. W jadalni, dobra, to jeszcze mnie na dole właśnie nie było i... Jeszcze patrzę tutaj, gdzie ta kukła była. Czy tutaj nie ma? Tu są, ale one są dobre, że tak powiem. Nie. No, te są lekko pochylone. Jeszcze się nie otworzyły, Jezus. Aha, tu.
Ty jeszcze gdzieś coś musi być. A tu? Tak, bo tą... bezpiecznikiem włączyliśmy zasilanie najwidoczniej tych lamp. Zaczęły działać. Dobra, idę z powrotem na górę jeszcze. Trząsnąć te lampy. Bo przyciągnąłem 4 i nadal nic. Dobra. Teraz jestem u Lary w pokoju. To teraz ja jestem na dole. Jaka zamianka. Tutaj jest sala gimnastyczna i basen. Jedna. Nie było mnie tam. Nie, jest jedna. Mhm. Jest jedna? Tak, na sali gimnastycznej. Okej, to idę tam. To ja jeszcze mam jadalnię. No, to akurat. Winston, to twoja wina. Nie to stanę. A to był w basenie. A nie, no. Dobra, tu widzę. Nareszcie. Otworzyło się. Tak, w końcu. Mamy to. Ojeju, ile tutaj ludziów. No, nasi goście. Jesteście wolni. Uciekajcie. Kogo my tu mamy? Ja czasem patrzę na tekstury i są takie wesołe. Jeden to jest ten z Tomb Raider 3, Tony. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak, tak. Dziwnych gości, Lara, zapraszasz. Przecież on już nie żyje. Sama go zabiła. Ten jeden to w ogóle tak jakby szedł, a stoi. A co tu tak świeci? Kluczyk. Jezu, nie wiem. A, jak ojenny. Do czego on jest? Czy on jest na strych? Winston's room. Aha, czyli Lara trzyma Winstona na strychu. A czy ten stolik można przesunąć z tą? Tak, można. Z tą choinką. Stolik z choinką. A, tu. A jak wchodziłeś, to Lara nie patrzyła ci się w jakiś jednym kierunku? Patrzyła mi się no tam właśnie, wróg. Tam wróg, a czemu? No i... A, bo tu jest takie miejsce. Dobra, już wiem. Mhm. Trzeba chyba ten stolik tam przesunąć. Mhm. Podejrzewam, że tutaj muzyczka też leci, nie? Jak wchodzimy do tych pomieszczeń, no ale... Znaczy ja muzykę mam tak ciszoną i jest taka zwykła Tomb Raiderowa, na szczęście. Aha. Bo tamto zaskoczenie to... wzięło nas. Dobra, i co tu zaskoczenie. Mamy? Aha, obraz się otworzył. Jaka tam? Może to sekret? Nie, bo widzę... Właściwie to jeszcze nie powiedzieliśmy jednego, bo znaleźliśmy sekret szukając, tylko nie wiemy jak go wziąć. To później wam pokażemy na zewnątrz. Może się tam dostaniemy jakoś. A, dźwignia. Dźwignia i tutaj do piwnicy. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka. Nie. Tak. Znaczy jak, nie wiem, zamknęły się jak przekroczyłem, to nie wiem. Dobra, o, ja jak biegnę. To ładnie, o matko. Tak, to była czasówka. Ale ładnie zrobił tutaj ten autor, podoba mi się to. Pierwszy raz takie coś widzę. Ładnie. Wow. No jak na custom, ładnie. No dobrze, czy to jest... Pewnie by można było popływać tam. No chyba można. Bo tutaj jest jakby drabinka. Tak. Gdzie teraz jak wejdziesz, to jest taka wyrwa, wiesz, w suficie i drabinka, tylko czy on tam doskoczy? Ona właśnie tam doskoczy. A, doskoczy. Dobra. Dobra. No. Tutaj. Obawiam się, że tam będzie kolejny klucz. W wodzie? Może sekret. No. Ach, spadłem. Jezu, co to jest? No! Czemu ty nie tam nie skaczesz? Dobra. Ona nie może tu w ogóle skoczyć, what the fuck? O, a tutaj jakieś takie rybki zdechłe. No, ona mi tam w ogóle nie skacze, co ty robisz? Można tą rybkę zabrać? Nie. No dobra, jestem... No, dobra. Ty pływasz. Tutaj fajnie jest. O Jezu, ile glonów. Taka żółtaczka. I tutaj co tu mamy?
Coś mamy. Gdzie jest klucz? Flary? Tylko? No nie mów. Nie, założę się, że tutaj jeszcze coś jest, tylko ja nie widzę. Tam jest jakaś krata. Więc muszę chyba wypłynąć zaraz, bo się uduszę. No i nawet nie wiem, gdzie zapisałem. Może zapiszę w tej wodzie. To można coś zabrać? Nie. Tam jest chyba ta krata i ona nas doprowadzi tam, gdzie jest basen, tylko... A tu jest dźwignia, no, na litość. Gdzie? Na ścianie. Podwodna taka. A. Jak od razu wchodzisz tutaj, nie? Gdzie jest ten wejście? Dobra, tylko że ja też muszę powietrze. Szybciej. Czyli tylko flary, co? Czy jeszcze jakiś sekret, szukamy coś? No ja patrzyłem, ale nic nie widzę, ale to wiesz. A gdzie jest ta krata? Ona jest po drugiej stronie, tak? Na końcu sam. No, ale nie... Nie zacinaj się w glonach. To są koralowce. Ano, glony to są. Okej. Okay. To jest czasówka? No chyba nie. No oczywiście, że tak. To świetnie, wracam no, polara... się z powrotem. Zamknęło mi się. Najpierw ślady. Szybciej, 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 szybciej. Jest. Ale tak skracałem te zakręty na maksa. Czekaj, muszę teraz od początku. Dobra. A batonik. I kluczyk. Czyli mamy dwa? Mamy teraz ten taki zielony i on jest, jest podobno do garden key. I do ogrodu, ale mamy jeszcze ten klucz do Winstona. Tak? No, a gdzie on może mieć ten pokój? No był jeszcze pokój tam na strychu. Aha, no nie gadaj, że ona go tam na strychu trzyma. No, nie zdziwiłoby mnie to. A, okay, do lodówki, to... do lodówki. Do lodówki? No. Aha, do chłodni. Mhm. No dobra, to idę tam. No to chodź, Winston, zamknę cię tam. Dobra, ja też już, tylko idę do kuchni dopiero. I co, mówisz? Jesteś? Nie działa mi tutaj kontrol. To może nie, to może to nie jest klucz do tego. Nie, to nie jest. No, tam, że mam jakiś inny klucz. Dobra, no dobrze, to idźmy na strych może. Na strych, dobra. Trzymaj go na strychu. Ciekawe miejsce, naprawdę. Dobra. Potem się dziwić, że chłopak zestresowany chodzi. I wazy zbija. I wszystko i herbatę traci i nie wiem, co tam jeszcze gubi. Jeszcze go zwyzywał. To jest już starszy człowiek. No ile on tam ma lat? 150? Żyje to jeszcze. O, tutaj, tu. To jest tak, to? Tak, on ma tutaj pokój. No, ciekawe jak duży. 2x2. Zaraz zobaczymy. O, on się patrzy na coś znowu. Na jakiś stolik. To może tutaj tą filiżankę? A może? No nie da. Może pod jakimś innym kątem. A jak tak ręcznie? Krzyczy no. O co kaman? W ogóle to... on ma łóżko, chyba dziewiaste zresztą. W ogóle jakaś niewidzialna ściana tu jest. Ej, ja nie mogę tutaj otworzyć tych drzwi. No, bo tam jest jakaś ściana niewidzialna. U mnie przynajmniej. Też. Dobra, przesunąć się tego nie da. I podnoś tej flary. No. Ej, bez sensu, to. O co chodzi? Czemu ja nie mogę tutaj wejść? Ale głupie. Teraz, a nie, myślę. Dobra, to chyba jednak musimy iść... To idziemy do ogrodu w takim bądź razie. Do ogrodu. Mam tylko nadzieję, że tam nie ma labiryntu. Chodź. Jezu, gdzie to się wychodziło? Chociaż w ogrodzie chyba potrzebowaliśmy wykorzystać też... ale tam były dwa przejścia chyba, tak? Tak, tak. Ja
jeszcze zobaczę najpierw tu. To było to? Nie. O, właśnie, tu jest ten sekret, jak już w sumie mogę wam pokazać. A, widzisz. O, tam właśnie Dzielara ma głowę, to tam widać taki cypek, ale niestety nie wiem, jak tam wejść. Może jest to gdzieś jakaś drabinka, której nie widzę, bo z tamtej strony nie dało się. Mogę zrobić ZW? Tak. Okej, okay. ZW. Idziemy. Hej, aha, nie, nie pokazałem w sumie tego sekretu. A to mogę jeszcze pokazać. Będziemy się pewnie cofać do domu, więc... Ja tam jeszcze już... będzie okazja. Dobra. Tutaj na prawo, na lewo, na lewo. O, tam na górze. Ja pokazuję. Aha. No bo akurat jestem to. O, tam musimy się dostać. O, jest Mikołaj. Mikołaj? Mikołaj. Ho, ho. Co to? A? Dobra. Mi pokazujesz, Lara. Tu są znowu latarnie chyba do podpalenia. Czekaj, bo coś pokazuje mi, ale nie wiem co. Jakąś klapę. Ale to chyba będzie trzeba wysunąć najpierw to z ziemi, żeby móc to podpalić. Gdzieś dojść. Te pochodnie. Co tutaj mamy? Też lód jest w ogóle. Lód, tak, fontanna. Tylko, że tych latarenek jakby się, no właśnie, nie da podpalić inaczej. Tylko jak to wysunąć? O, czekaj, a tutaj... A, czekaj, co to jest? Tu na ziemi coś... Jezu, spadłem. A nie. Aha. Tu jest klapa w podłodze? Można to otworzyć? Moment. A. Taka drabinka i klapa. No ale tego nie otworzysz, nie? Ciekawe, czy tam na dole nie jest ten... To ognisko. Ten kominek. A. No właśnie, dobrze, jeszcze... tylko... A mamy jakiś klucz jeszcze? Nie, tylko mamy ten... Mamy marchewkę. Marchewkę i... I ten imbryk cały, czy co to jest? Tak. O, oh, god damn. Hello! To jesteście tam jeszcze? Oj, Mikołaj do nas nie przyjdzie, bo nie byliśmy grzeczni. W tej przerwie. Dobrze. Słuchajcie, tutaj, za tą choinką w pokoju, gdzie są goście, jest przezabawna, chowająca się dźwignia. Tak. Otwiera której pokój. Prawie, że nie widać. Otwiera nam pokój u Lary, nie? Drzwi. No. Tak. W sumie tam kiedyś zawsze była broń. No, tu nam niepotrzebna. Aby się przydało, bo wybijał tego Winstona tu. Tylko jego wina. Czy ja idę w dobrą stronę? Dobrze. Idziemy w dobrym kierunku. No. Będę go zjadł. I powiedziała mamy... Lara, krojąc Winstona. Duracella mamy jakiegoś. Lokowanie produktu. Mm. Jak to się nazywa? Już Duracell. Angel's Battery. Do tego anioła tam. Znaczy do Marzeny. Do Marzeny. Idziemy do Marzeny. Marzena, gdzie ty byłaś do jasnej ciasnej? Marzena potrzebuje baterii. Żeby ktoś ją naładował. Dobra. Marzena, masz. W którą stronę mam ci? Gdzie mam ci to wsadzić? Się obawiam, że to może być. Ja myślę, że od jedno tyłu. Miejsce. Czyli Marzena lubi od tyłu. Aha. Tak, od tyłu? Tak. Marzena lubi od tyłu i nam się tutaj. Dobra, już wiem. Cóż to takiego jest? Pawka. A, to tutaj. Biblia. O, kręci się Marzena. Tylko teraz pytanie. O! Kominek przygasł. Mhm. Czy Biblia cuda działa? Popatrz. Bierzesz książkę, kominek gaśnie. No, zamieniasz wodę w wino. No i jesteśmy na dachu. To już teraz będziemy mogli wam ten sekret będziemy mogli zdobyć chyba. O, Mikołaj. Gdzie? Na dachu jest Mikołaj. O, z czekolady. Nie, prawdziwy. Gdzie? Ożesz, dawaj mi tutaj klucz do chłodni. Zabrałem mu prezent.
Rodolf, tylko nic. A, on patrzy na mnie. Ale możesz Zabierz prezent tam. Zabrać. Dobra. Jej, dzięki. I co? Połazimy tutaj. O, widzę, że na jednym kominie jest Mikołaj z czekoladą. No właśnie, ja o tym mówiłem. Aha, pfff. Okej. Po pierwsze to zobaczyłem to słodycze. Dobra. I tak, teraz tutaj jest balkon. Gdzie to było to wejście, powiedz? Żebyśmy mogli zrzucić się tam na dół. Chyba, że jeszcze tutaj coś. Bo w sumie wiem już, gdzie ten prezent można dać. Winstonowi tam na ten stół. A, no tak, niech ma. Niech ma, nie? Tylko, że to my jeszcze... Aha, to ja tutaj. Ja bym chciał ten sekret tutaj, ale teraz nie wiem... Prawie, że na wprost, na końca. A, o, tu jeszcze baton. A nie wiem po co w sumie, ale... A to nie jest za wysoko? A, jest batonik, no. Ale nie wiem. Zaraz się okaże. No, jest wysoko. No, ale co? Nie, da się. Mamy tyle batonów. Dobra. To wezmę tego batona. Aż 9. Znaczy 10. A ile mamy już tych sekretów? Jak to w ogóle? Niech ja już tak... ci mówię, ja mam 5. Całkiem nieźle. Dobrze. To co, idziemy prezent? Tak, podłożyć. Ma od życia coś. Może wazę mu kupiliśmy, a czy przynieśliśmy. Nową, żeby miał co zbijać. Kapsaj. Może Biblię, tata? Właśnie, może nie prezent, tylko to... Nie, a to się nazywa nawet Winston's Present. A, i teraz się otworzyły te drzwi u niego. A. To jest za coś. O, i klucz. I to będzie klucz... Patrz na dwór. Do lodówki? Nie, freezer key. Czyli do chłodni, no. Czyli praktycznie został nam tylko jeden jeszcze. Tak, dokładnie. Kluczek. Boże, nie masz lara windy, te schody. Wszystko ogarnęliśmy w sumie. No naprawdę. Dobra. No to go. Co będzie tutaj? Jabłuszko? Lara sobie z pleców wyciąga. No, Winston is frozen again. He needs a cup of tea. Okej. Okay. A co mam to jakieś za koleś? Jabłko. A tu jest Winston, tu jest Winston! No ale czemu? Przecież on tam zamiata. Może jest drugi Winston? Aha. Jak mam ci dać herbaty? Poczekaj, bo. Wziąłeś jabłuszko? Tak. No, nie mogę dać mu tego. No właśnie. A można coś połączyć? Na przykład. Nie. No nie. To nic tutaj nie można połączyć. My god. Czyli, ale zobacz, ile mamy przedmiotów, które tak, tak naprawdę nie wiemy, gdzie użyć. Z tą marchewką. Jabłko, marchewka, Biblia i imbryk. Ten imbryk. A on tu zniknął. Kto? Winston. No już nie zamiata. Aha. No dobrze, teraz co z tymi rzeczami? Nie można ich połączyć. Nie mam pomysłu, gdzie jeszcze gdzieś co jeszcze się tak wiesz, pojawiło, żeby można było coś gdzieś dać, nie? Na jakiś stolik albo coś. Mamy apple feed. A wiesz co, a może marchewkę chce ten renifer na dachu? Nie wiem, tak mi się jakoś... A może? To wejdziemy tam z powrotem, wejdziemy. Boże, ale jak to było? Do Winstona, nie? Nie. Nie. Boże, tam gdzie ta lalka była. Ta lalka, no. No chyba źle idę. Albo jabłko. No, źle idę.
już mi się mylą pokoje, wiesz? No, no nie dziwię się. No jeszcze pytanie, czy ta muzyka ma jakieś znaczenie? No właśnie. No nie ma go. Zniknął. Nie ma Mikołaja? Nie. No to co teraz? O, rany. To nie, to... Może jest tu gdzieś jakieś zejście z tego dachu jeszcze. Wiesz, gdzie można wejść tylko z jakiejś strony. Chociażby tu. Dach chyba basenu. Aha, tu, na dach basenu. Oj, ale zginęła. Więc to chyba zły pomysł. Nie pozwalają? No nie. Poczekaj, jeszcze zobaczę tutaj. Można tu spróbować. O nie, jest za wysoko. Chyba, że miałem życie. Aha, miałem małe za... życie. Zaraz. Wow! Czy można, nie? Jestem na tym dachu, ale... Trzeba być naładowanym na maksa. To rozejrzyj się tam. Jeszcze tu zerknę. No tu jest jeszcze jakieś przejście. Jest jakby wyjście. Czy my tu byliśmy? Jest jakiś bałwan? Nie. Ty kulki. No te kulki. Aha, ale jakiś bug dziwny. Skoczyłem na murek i ona się podpaliła. Dobra, ja zobaczę, zjadę tutaj i zobaczę, co z tego będzie. To jest ogólnie jakieś wyjście. A nie, jest bałwan. Nie. No, poczekaj, sprawdzę, czy... Jest i można dać mu marchewkę w nos. Gdzie? Znaczy tak, wiesz co? No jestem i na tym dachu. No to musisz zrzucić takie się tam... Takie trzy kulki? Tak, musisz zejść na dół. Ale nie mieliśmy jak tędy wejść. Zauważ. No tak. Bo tu flary leżą niezebrane. Tędy nie. Tylko wiesz co, to otwiera się tutaj przejście jakby do wyjścia. Ja teraz nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No. Bardzo gobowana celuje. Bo jeszcze mamy jabłko. No, czemu no? Ja chyba innego bałwana widzę. Tu mamy flary. A jesteś już na dole? Z tego basenu? Może tu jest. Bo ja złe kulki wsadzałem. I tu jest w ogóle wejście, poczekaj. Aha, i tu się wychodzi, dobra. Musimy iść pewnie po herbatę dla Winstona. A, z tej strony jesteśmy. Shop's closed, maybe the delivery guy left someone... Aha, że może coś zostawił facet. Tam jak się cofniesz, to możesz sobie przejście odblokować i flary są. Aha. Jak przejdziesz przez ten cały... Przez ten cały lasek tam, czy co to tam jest. Mój Boże, to jeszcze tą herbatę trzeba kupić. No, wyżłopał wszystko. Co, i od razu jest sklep? Sklep zamknięty. To można by coś ukraść. No. A to co to jest w tej wodzie? Znowu w lodzie coś jest. Apteczka. Apteczka? Może to herbata? To jest herbata. O, aż się usłyszałem podwójnie. Tylko... Tylko weź to, podpal na przykład pochodnią ten lód, nie? A może? No tylko skąd tu teraz? Aha, by trzeba było się wrócić aż taki kawał. Dobra, no to wracamy się. A jeszcze tu jest jakieś... Chyba przejście. Ja się tu jeszcze rozglądam na chwilę. Gdzie ja zostawiłem? Tam przy tych ludziach chyba. Bo się zaraz okaże, że znowu jakaś dźwignia jest na ścianie. Ja zostawiłem sobie tam w ogrodzie.
No, nie zacinaj się. Chyba. Wyjdź z tych krzaków. W sumie to nie wiem, gdzie zostawiłem. Nie, serio. Ale można iść po nową. No można, można. Gdzie to było? Na strychu. O mój Boże. No ja też pójdę po nową, bo... tam mam w ogrodzie, to już sobie tam zostawię. Myślę, że jakby się wiedziało, co ma się robić, to ten custom by był może rzeczywiście krótszy. Pewnie, że tak. Co się stało się? Gdzie to było? Tu. Dobra, gdzie to można teraz podpalić najbliżej? Bierzemy rózgę. Chyba tam, gdzie ci ludzie są, co? Czy nie? A tak. Dobrze, spadnę. Dobra, i teraz gdzie to było przejście? Mam nadzieję, że to zadziała. No, tak sobie wiesz. Powiedziałem, a to rzeczywiście może być inaczej. Albo rzucić na przykład tą pochodnię. No, coś takiego było, nie? Takie rozwiązanie było w czwórce chyba. Tak. To na drewno. A teraz z powrotem do jadalni. Swoją drogą dziwnie, trzeba otworzyć, żeby otworzyć drzwi, trzeba dać, wiesz, marchewkę. Bałwan. Logika. No dobra, rzucam to. Błagam, niech to działa. No roztop. No nie. No roztop to. Może pod jakimś kątem trzeba to rzucić. Nie, to nie działa. Fucking shit. No to nie wiem, to może to gdzieś tu coś jest. Dźwignio. A bo ja źle... A czekaj, co to jest? No nie, myślałem. Może ja coś źle, nie wiem, może trzeba wrzucić pod jakimś dobrym kątem. Nie wiem, ja się tu rozglądam, może czego. W tych krzakach to przecież wszystko może tu być. No właśnie, to jest takie... nie fair. O Jezus, gdzie ty wpadłaś? No teraz się wydostań z tych krzaków.